Dzień dobry, Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Anna Lechowska, autystyczna nerdka, spędzająca większość czasu bez ludzi, zaszyta. Dzisiaj podczas zastanawiania się nad tym, że ludzie, z którymi współpracuję, powinni, a może to jest taki po prostu naturalny kierunek dla tej społeczności autystycznej, z którą pracuję, nauczać, prowadzić szkołę online dla młodocianych autystów, bo znakomicie to wychodzi, bo to już się dzieje i moglibyśmy po prostu powiększyć skalę. Więc miałam na takim poziomie loty i satysfakcję z przebywania społeczności autystycznej, kiedy nagle wyskakuje mi reklama fundacji, nie wiem, to jest Jim, Jim, jak widzę J i M, to myślę Jim Morrison, ale może to jest Jim, nie wiem. No i to jest z okazji Światowego Dnia Autyzmu, który zdaje się jest 2 kwietnia w roku 2020. Proponują celebrować ten dzień opaską "nie mów do mnie teraz". I co piszą? Czy zdarza ci się odczuwać dyskomfort spowodowany hałasem? Czy czujesz czasami, że potrzebujesz się odciąć od całego świata? Chcesz, żeby wszyscy zostawili cię w spokoju i nie mówili do ciebie? Każdy z nas ma czasami taki dzień, kiedy potrzebuje wyciszenia. Osoby z autyzmem czują się tak na co dzień. Większość z nas odczuwa w przykry sposób jedynie bardzo głośne dźwięki. Natomiast osoby z autyzmem bardzo często mają nadwrażliwość słuchową i nie radzą sobie z różnymi dźwiękami w codziennym życiu. Niektóre odgłosy wywołują u nich dyskomfort, inne nawet ból. Dzięki terapii uczą się, jak poradzić sobie z tą nadwrażliwością, ale mimo to ich codzienność bywa bardzo trudna. Dlatego tak bardzo potrzebują naszego zrozumienia i wsparcia. Pokaż, że jesteś solidarny z osobami z autyzmem i 2 kwietnia, Światowy Dzień Autyzmu, załóż niebieską opaskę. Przekaż darowiznę na terapię dla osób z autyzmem, a w podziękowaniu otrzymasz opaskę "nie mów do mnie teraz". Dlaczego uważam, że to jest dziwne i dysfunkcjonalne? Dlatego, że to, czego każdy człowiek potrzebuje w swoim procesie rozwojowym nabyć, żeby sobie radzić z rzeczywistością, to są kompetencje interpersonalne. Jeśli jesteś autystą, też potrzebujesz kompetencji interpersonalnych. Są to kompetencje twoje wewnętrzne w relacji z drugim. Co daje ci taka opaska? To jest proteza, która zdejmuje z ciebie odpowiedzialność za twoje kompetencje interpersonalne. Jak to wpływa na psychikę? No po prostu tak, że tracisz poczucie sprawczości, a więc i poczucie bezpieczeństwa. Tak więc jeśli jesteś dziwakiem, to nosząc taką opaskę i odpowiadając ludziom tą opaską, a nie w bezpośrednim kontakcie, przepraszam, ja się teraz nie nadaję do rozmowy, przepraszam, potrzebuję teraz ciszy. Będzie to coś, co załatwi to za nas, a więc nie umiemy takiej, może dojść do sytuacji, w której człowiek nie będzie umiał upomnieć się o swoją podstawową potrzebę, o swoją podstawową ważność, skontaktować się z drugim w sprawie błahej. W czym to pomaga? W dalszym upośledzaniu tylko i wyłącznie. Uważam, to jest po prostu tania wzruszeniowa pomoc z, przepraszam, ze problemami z dupy. Bo nawet kot, nawet pies potrafi powiedzieć cicho, odejdź. Potrafi się skomunikować z człowiekiem w taki sposób. Pomysł, że człowiek z człowiekiem ma się nie móc skontaktować, bo ma autyzm, to jest po prostu jakieś pigmaliońskie robienie sobie
obiektów, ale nie wiem, czy podmiotów, czy przedmiotów, do wyrażania swojej troski łamane na wyższości, opiekuńczości łamane na protekcjonalności, niesmaczne, uwłaczające, dla mnie żenujące. Bardzo się cieszę, że jestem osobą, która w swoim procesie rozwojowym doszła do tego, by nie musieć używać takich napisów, tylko wykomunikować to, że nie ma ochoty na kontakt. Również po prostu uniemożliwiając ten kontakt ze sobą. Też kiedyś taka byłam, że nie potrafiłam. Ale to jest kwestia asertywności, a nie autyzmu. Ale fajnie mieć taką grupę, której pomagasz i która jest kompletnie nieasertywna, bo wtedy naprawdę możesz czuć, że te osoby są bezradne, a twoje znaczenie w ich życiu jest duże. Dziękuję. I zapraszam na inne kanały. Pierwszy film jest Chrupka, a drugi mój Remedios Disintegration. No witaj, jesteś spierdoliną życiową, która nigdy nie miała dziewczyny. To fajnie, ja też. A jeśli nie, to wypierdalaj. Nie wymuruje na mój widok, a przy okazji jest nazistką i morduje moje pieski. No to nie przeszkadza mi, bo nie wymiotuje na mój widok. Brak wymiotów na twój widok jest ogromną zaletą. W sensie podstawą jest związku jest niewymiotowanie na widok partnera. No, to jest potomsa. Kuwa. Są na spełnione marzenia. Idziemy tam. Chyba ten dom utykł, nikt już. Spełnione marzenie, ktoś się w końcu tam prywatny zamiast. Dom opieki? Nie! Benka.